Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu: pomoc dla osób cierpiących na choroby otępienne. Samorząd Mazowsza dofinansuje 12 dziennych domów pobytu. Nowa karetka dla noworodków w płockim pogotowiu. Trwa podpisywanie umów w ramach programu Mazowsze dla sołectw. Choroby otępienne, w tym choroba Alzheimera, to narastający problem społeczny. Dzięki blisko 32 milionom złotych wsparcia od samorządu województwa, osoby zmagające się z tymi schorzeniami będą mogły skorzystać z pomocy w 12 dziennych domach pobytu na terenie województwa. Raport NIK-u z 2017 roku ujawnił niepokojące informacje na temat braku modelu leczenia i opieki nad osobami z chorobą Alzheimera. Jako rozwiązanie tego problemu Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zarekomendowało stworzenie sieci dziennych domów pobytu dla osób z chorobami otępiennymi. W 2019 roku samorząd województwa przekazał 17 milionów złotych na pilotaż. Na terenie województwa działa już 6 takich ośrodków, a teraz mazowiecką sieć domów dziennego pobytu będzie tworzyć 12 placówek. 3 lata temu taki program pilotażowy dla 6 takich dziennych domów pobytu był realizowany. Okazało się, że to jest strzał w dziesiątkę. Jest bardzo dużo pacjentów z chorobami otępiennymi, z Alzheimerem, który jest bardzo trudną chorobą, ale to jest nie tylko problem pacjentów, to jest problem ich rodzin. W związku z tym, kiedy okazało się, że tak, to się udało, mamy sukcesy, w związku z tym w tym roku 30 milionów, właściwie 31 milionów 700 przeznaczyliśmy na powstanie takich 12 dziennych domów pobytu. Potrzeby są ogromne. W każdym mieście powiatowym, w dużych miastach, których mamy 5 na terenie naszego województwa, no, takich domów powinno być po kilka w każdym ośrodku, bo są tak duże potrzeby. To wynika z badań, to wynika z tego, że tyle osób choruje na te choroby otępienne. Jedną z placówek, które otrzymały wsparcie, jest Stowarzyszenie Nowe Perspektywy, które będzie mogło kontynuować pracę na rzecz osób z chorobami otępiennymi w placówce Radosna Przystań w Radomiu. Widząc, jakim cieszą się dużym zainteresowaniem, a jednocześnie widząc, jak profesjonalnie wszyscy nasi partnerzy, w tym przypadku Stowarzyszenie Nowe Perspektywy, które od 3 lat wzorowo prowadzi ten dzienny dom pobytu. Podjęliśmy decyzję, że zwiększamy oczywiście ten budżet i dziś dodatkowa kwota na kolejne 3 lata 2 milionów 100 tysięcy. Myślę, że dzienny dom pobytu, otworzenie takiego domu i jakby ta polityka senioralna dla osób z otępieniem, to jest krok milowy. Krok milowy zarówno jeśli chodzi o kwestie społeczne, jak i kwestie gospodarcze. Mieliśmy możliwość doświadczyć przez 3 lata poprzednie, jak funkcjonują rodziny z taką chorobą. Jest to ogromne odciążenie zarówno osoby chorej, która przychodzi, ma kontakt tutaj z terapeutami, ale też z innymi osobami, nie jest sama. Ten proces chorobowy jest spowalniany. Dzięki wsparciu samorządu również w Ostrołęce powstał pierwszy jak dotąd taki dom dziennego pobytu. Uruchamiamy dzisiaj pierwszy dom dziennego pobytu dla osób z chorobami otępiennymi. Głównie chodzi o osoby, które są w wstępnej fazie choroby Alzheimera. Pierwszy taki ośrodek w Ostrołęce samorząd województwa mazowieckiego przeznacza na uruchomienie i dwuletnią działalność tego ośrodka około ponad 1,6 miliona złotych. W Polsce już dziś żyje około 600 tysięcy osób z chorobami otępiennymi, które dotykają przede wszystkim ludzi starszych. Do tego dochodzi spory procent osób bez postawionej diagnozy. To ogromna liczba, tym bardziej, że choroba ma wpływ przynajmniej na tyle samo osób, które pełnią funkcję opiekunów chorych. Szacuje się, że do 2050 roku liczba chorych wyniesie prawie milion. Do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku trafiła profesjonalna karetka neonatologiczna. Jej zakup sfinansował samorząd Mazowsza. Ambulans wraz z wyposażeniem spełnia najwyższe standardy europejskie i zapewnia wysoki komfort transportu małych pacjentów. Przekazaliśmy środki finansowe w wysokości 1 200 tysięcy, za które została zakupiona przez Stację Pogotowia Ratunkowego w Płocku karetka neonatologiczna. To jest bardzo kosztowny sprzęt, dlatego że zawiera bardzo takie wysublimowane urządzenia, między innymi taki transportowy inkubator, w którym ta mała istota może przetrwać. Dodatkowo oczywiście urządzenia podtrzymujące życie, odpowiednie respiratory, odpowiednie też pompy infuzyjne po to, żeby dawkować leki. Karetka wraz z wyposażeniem jest przeznaczona do niesienia pomocy najmłodszym na terenie Płocka oraz 8 szpitali na terenie
terenie całej Polski. Karetka neonatologiczna jest to specyficzny pojazd, specyficzna karetka, która przewozi tylko malutkie dzieci, noworodki zaraz po urodzeniu, które mają problemy zdrowotne i trzeba ich przewieźć do na przykład bardziej specjalistycznego szpitala niż w Płocku. W tamtym roku mieliśmy około 150 takich przypadków. Wydaje się, że to mało, ale taki jeden wyjazd karetki to jest praktycznie cały dzień, bo my jeździmy po całym Mazowszu. Jest tych przypadków dość sporo i ta karetka jest naprawdę potrzebna. Jeden z takich ambulansów dla noworodków dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w 2021 roku trafił również do warszawskiego Meditransu. 755 sołeckich projektów i inwestycji otrzymało w tym roku dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości 7,5 miliona złotych w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Mazowsze dla Sołectw to jeden z pierwszych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego, a ostatnie lata dobitnie pokazały, jak bardzo jest potrzebny. Często nawet małe granty do sołectw skierowane, one służą temu, żeby po prostu zainteresować ludzi, żeby stworzyć tak zwaną dźwignię, żeby pokazać, że jeżeli coś wymyślicie sensownego, to my pomożemy to zrealizować. Mam obraz tego, ile setek inwestycji zostało wykonanych. Począwszy od takich bardzo prostych, typu altany, jakieś grille, czy zakup jakiegoś potrzebnego sprzętu, choćby na rzecz sołectwa, oświetlenia, więc tego naprawdę było bardzo dużo. I przy takiej fajnej współpracy z gminami udaje się przy stosunkowo niedużych pieniążkach zrobić naprawdę fajne rzeczy. Jak samorządy wykorzystają tegoroczne środki pozyskane z budżetu województwa? My między innymi te pieniążki, które żeśmy dzisiaj otrzymali, wykorzystamy na ogrodzenie placu zabaw na terenach wiejskich. Działkęśmy nabyli, plac będzie powstawał, ogrodzimy, będzie to wszystko fajnie wyglądało i bezpiecznie dla naszych mieszkańców. Od kilku lat bardzo mocno intensywnie wnioskujemy do samorządu województwa mazowieckiego i samorząd województwa mazowieckiego zawsze aktywnie wspiera naszą gminę, ale także wiele innych na tej części naszej województwa mazowieckiego. W tym roku to są dwa sołectwa, poprawa bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o chodnik w miejscowości Pastwiska i doposażenie placu zabaw, tak aby dzieci mogły spędzać aktywnie czas w miejscowości Kolonia Sradzice. Te pieniądze zostaną wykorzystane na modernizację oświetlenia w trzech naszych sołectwach. Jest to jedno z wielu zadań, które realizujemy po to, aby ograniczyć koszty bieżące związane z kosztami energii elektrycznej. W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na realizację ważnych dla lokalnych społeczności inwestycji. Województwo mazowieckie zachęca do odwiedzin szeroką ofertą turystyczną. Oficjalne rozpoczęcie sezonu turystycznego 2023 na Mazowszu odbyło się w Płocku. Liczba turystów odwiedzających Mazowsze stale rośnie. Muzeum Mazowieckie w Płocku przyjęło w zeszłym roku rekordową liczbę turystów. Nasza frekwencja w tym roku najgorszym sięgnęła 30 tysięcy osób. Natomiast w 2022 roku muszę powiedzieć, że nasze muzeum odwiedziło 110 tysięcy ludzi. To jest rekord nawet w odniesieniu do tego rekordowego wcześniej roku 2019. Wpływy z turystyki napędzają rozwój gospodarki województwa. Turystyka jest ważnym elementem gospodarczym. Mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o województwo mazowieckie, to co najmniej oceniamy 6% PKB jest związane z różnego rodzaju działalnością turystyczną. Mazowsze jest regionem, w którym paradoksalnie, chociaż nie mamy tutaj gór i morza, to jednak ze względu właśnie na możliwości tych połączeń międzynarodowych, Mazowsze jest, no, oprócz tego, że jest regionem stołecznym, to jest regionem, który generuje bardzo duży ruch turystyczny. Samorząd województwa podejmuje wiele działań, aby wypromować region turystycznie. Między innymi poprzez nowy serwis internetowy. Kilka dni temu uruchomiliśmy nowy portal turystyczny Mazowsze Travel, tak zwana Travelka. Zachęcam wszystkich Państwa do odwiedzenia naszego portalu. Tutaj można oczywiście odnaleźć wszystkie oferty na terenie województwa mazowieckiego. To nie jedyne udogodnienia dla osób poszukujących ciekawych atrakcji na terenie województwa. Industrialne Mazowsze to nowy przewodnik, w którym będzie można znaleźć najciekawsze propozycje odpoczynku w rejonie. Nowy sposób zwiedzania tak naprawdę Mazowsza, nowy produkt turystyczny Mazowsza, oczywiście z bardzo bogatą historią, chociażby Żyrardowa, która jest perłą na mapie industrialnego Mazowsza, ale
to Industrialne Mazowsze, ten przewodnik jest zarówno w wersji papierowej, ale to, co jest najważniejsze, jest dostępne również w wersji elektronicznej. Poszukujących inspiracji serdecznie zapraszamy do odwiedzenia modanamazowsze.pl oraz mazowsze.travel. Dobra wiadomość dla mieszkańców wsi Rososz. W starym budynku należącym do OSP powstanie nowoczesna świetlica dostosowana do potrzeb mieszkańców. To jest budynek, który jest własnością gminy i służy mieszkańcom jako świetlica wiejska. Od kilku lat sukcesywnie remontujemy tą świetlicę, poprawiamy jej stan. W tym roku została wyremontowana ta sala główna. Dodatkowo pozyskaliśmy teren obok świetlicy, żeby móc ewentualnie w najbliższym czasie zrealizować jakieś kolejne inwestycje. Zaczęliśmy remont właściwie w 2019 roku. W tym miejscu, gdzie teraz mamy kuchnię i łazienkę, był garaż i graciarnia. Dosłownie tam była graciarnia. Kiedyś tam działała straż OSP, już kilkadziesiąt lat temu została zlikwidowana, więc jej nie ma. Z tej byłej straży zrobiliśmy nową kuchnię, nową łazienkę. I w zeszłym roku właściwie zaczęliśmy remont tej głównej sali. Inwestycja nie byłaby możliwa bez wsparcia wielu instytucji zaangażowanych w realizację tego projektu, w tym samorządu województwa mazowieckiego. To jest projekt, który z różnych środków został sfinansowany, bo tutaj jest i MIAS, i budżet gminy, i fundusz sołecki, i wyposażenie dla kół gospodyń wiejskich, czyli od nas też dofinansowanie, a jeszcze czyn mieszkańców, czyli generalnie część rzeczy sami mieszkańcy zrealizowali. I to pokazuje, jak ważne jest, żeby ze sobą współpracować i jak wiele można zrobić razem, nie kłócąc się, ale też pozyskując z różnych źródeł środki. Świetlica gminna to inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców wsi Rososz, dająca nowe możliwości spędzania wolnego czasu dla dzieci oraz dorosłych. To miejsce będzie nam służyło wszystkim mieszkańcom, ale także osobom, które będą chciały też zrobić jakąś imprezę, czy nawet, żeby spotkać się wspólnie. Na pewno zorganizujemy Dzień Dziecka. To jest taka impreza, którą przeprowadzamy co roku dla dzieci z naszej wsi. Jest ich bardzo dużo, około 50 dzieci. I oprócz tego na pewno będą spotkania z mieszkańcami. Na pewno będą spotkania naszego koła. Tutaj, żeby się spotkać, jakoś zorganizować na jakąś imprezę, ustalić, co robimy. Takie bardziej miejsce właśnie spotkań dla wszystkich. Łączna kwota inwestycji to ponad 176 tysięcy złotych. I to wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Do zobaczenia za tydzień.